Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w drugim odcinku z Skyrima. Tak, nie wiem czy to w ogóle te modyfikacje się powczytywały. Zobaczy się podczas tego odcinka. Ale w sumie mamy tutaj pokrowiec. Więc być może działa ten mod, o którym tak myślimy. W ogóle zobaczmy, jak tam nasz ekwipunek funkcjonuje. Cesarski miecz, no cieszę się, mamy więcej tych mieczy. Broni. No, na razie jest biednie, mogę powiedzieć, jeśli chodzi o takie rzeczy, ale chyba mam wszystko tak, jak trzeba. Dobra. To mamy jeszcze założony tutaj kołczan prawilności, jakby to ktoś powiedział. Dobra, przeszukujemy tych panów. Tak, panów cesarskich przeszukujemy. Mamy tu miecz. Miecz. Żelazny sztylet. Nikt nam się tu nie przyda. Jest to wszystko takie złomiaste. I to tylko będzie nam miejsce zajmowało. Dobra. W pierwszym odcinku zostaliśmy Argonianinami. Ja zadecydowałem o tym. I mam nadzieję, że decyzja nikogo nie zraziła. W ogóle dużo ocen pozytywnych było. Tam chyba dwie negatywne, ale to nikt tam nie komentował tego negatywnie. Same pozytywy bym powiedział wręcz. No, jestem zaskoczony, bo w sumie nie raz powtarzałem, że będzie Skyrim i może nie tyle marzenie, co spełnienie takiej potrzeby zostaje zrealizowane. Tylko czy my skończymy tą serię? To będzie naprawdę ciekawe pytanie, bo odcinków będzie ponad setka. Więc to będzie chyba u mnie najdłuższa seria, jaką kiedykolwiek mogliście widzieć na moim kanale. Mówię to z takim podekscytowaniem, wiem, nie powinienem tak bardzo. W ogóle ściągnąłem sobie też niektóre modyfikacje ze Steam warsztat, więc tutaj od razu widzicie, że krew o wiele lepiej wygląda. W 3D bym powiedział, ta krew wygląda. Więc nie jest źle. Nie wiem, albo się te wszystkie modyfikacje z Nexus moda poinstalowały. Nie ogarniam jeszcze tego, jeżeli zauważycie różnicy, to mi pomożecie najwyżej z tym ogarnąć. Wiem, nie wbiłem na ten kanał tego gościa, co żeś mi tam podesłał. No po prostu już na to nie miałem czasu. Chciałem sam ogarnąć to, a jeżeli na tyle nie potrafię sam tego ogarnąć, to no cóż. Dobra! Zaczynamy, bo tutaj widzę, że się już kroi gruba walka. O, zabiliśmy oprawcę. Ale wykończenie. Piękne wykończenie. Ja sam dobry początek tutaj przeszukamy. Może coś tu ma. Buława. Sprawdzimy, czy buława. Topór. Topór trzeba będzie wyrzucić. Umieścimy. I weźmiemy sobie buławę, bo widzę, że ma większy damage. Zdecydowanie. Teraz sobie nałożymy tą broń na lewej łapie. Więc nie jest źle. Tutaj mamy trupa gromowładnego. Niech w pokoju sobie spoczywa. A może powalczymy bronią dwuręczną. Nikt nam nie zabronił. Możemy wziąć i tak przetestować. Jak będzie naprawdę na to ciekawa okazja, to możemy też powalczyć. Tutaj stalowy sztylet, który raczej mnie nie interesuje. I tutaj to wszystko, to mi się nie opłaca tego zbierać. Tam widzę tarczę, którą sobie od razu już biorę. O, tutaj żelazna buława, którą już jedną posiadam. O, możemy wziąć tu wytrych. No, w ogóle nie zauważyłem, że tu coś leży. O, bierzemy sobie tą księgę, tak po prostu dla zachowania. Tutaj kolejna księga. Nie zauważyłem tego, jak grałem wcześniej na prywatnym save'ie. Tak, nie będę owijał w bawełnę. Trochę już znam fabuły, ale nie na tyle, żebym wam mógł już to spoilerować. Po prostu niekiedy w niektórych momentach będę udawał, że nie pamiętam, jak to się działo, ale to tylko dlatego, żeby po prostu napięcie stworzyć. Księga Smoczego Dziecięcia. Nie będę tego wszystkiego czytał, bo to mnie jakoś za bardzo nie interesuje. Dla mnie to jest nieistotne wręcz.
Mamy teraz opcjonalne zadanie, żeby otworzyć tą celę. Więc zaraz tego dokonamy na 100%. Więc teraz trzeba jakoś to otworzyć na wyczucie. I bardzo spokojnie trzeba to zrobić. Coś chyba nie chcę, muszę. Aj. Żebyśmy tylko nie złamali. Okej. Udało się. Mamy tu jakiegoś maga. Księga czarów Iskry. Nie wiem, zawsze też możemy się pobawić magią. Będziemy tutaj naprawdę robić mieszanki. To dosłownie mówię mieszanki. Więc na. Nie tyle co obiecuję, co mogę dotrzymać słowa. A teraz tak. Broń. No trzy, ja wiem. Jak my w ogóle wyglądamy z tym młotem? No, wygląda to całkiem imponująco. Nie powiem. Broń jak broń. Tutaj 10, 9, 19, czyli w sumie możemy zostawić. Strój. Szato nowicjusza. Nadaje nam regenerację magii o 50%, a kaptur daje o 30 magii więcej. Co do mikstur, właściwie co do księg, mamy księgę czarów Iskry. No i nauczyliśmy się nowego zaklęcia, którego mam zamiar użyć, jak będzie najbliższa możliwa okazja. To się wtedy pobawimy czarami. Magia. Zniszczenie to będzie chyba. Nie, to było Iskry, tak, Iskry. Na lewej sobie założymy. Przywracanie, leczenie, moce, histoskóra. I aktywne efekty, oddychanie pod wodą, choroby, zniszczenie. A po drugiej stronie będzie leczenie. Dobra, czyli tak. Zaraz. A jak to ma działać? Dlaczego automatycznie założyło broń jednoręczną? Ja go w ogóle nie ogarniam. I nie wiem, jak odpalić tutaj czar. Aha, w tej chwili sobie zużywamy manę. To moment. Broń. Dobra, nie bawmy się na razie magią, ale sobie tylko jeszcze ustawię tak szybko. Zniszczenie to będzie Aha, no bo to mamy teraz nałożoną broń dwuręczną, no to po lewej stronie iskry, a po prawej miecz. Tak. Albo lepiej buława. Dobra, jest git. Wybaczcie, że tak długo tu stałem, ale po prostu musiałem trochę obczaić teren. Tu nic nie ma. Tu też pewnie nic nie będzie. Tutaj znowu pusto. A tam coś widzę, takiego czerwonego. Fajnie by było to otworzyć. Okej. Ogarnięte. Mamy tak mieszek. I szkieleta, który ma bardzo ciekawe rzeczy, ale każda sztuka złota jest przydatna. Naprawdę, to nie są jaja. Każda sztuka złota jest przydatna w cholerę. Potem będziecie narzekać, że brakuje nam na jakieś uzbrojenia. Tego nie zbiorę nawet, bo to jest w ogóle jakieś gówno. Odcinki będą 29-minutowe, tak? No, takie moje postanowienie co do Skyrima. Oho. Dobra, wszystko tutaj chyba już oblutowane. Idziemy dalej, nie? Ale jesteśmy opancerzeni, to strasznie. Pobawimy się trochę też magią. Dobra. Jeep. Ładnie, magia działa. Podłujesz i tak.
nie wiem, czemu ja gram w trybie trzecioosobowym. To mnie zastanawia. Mamy łuk, więc sobie weźmiemy od razu i naboje. O, tu jeszcze ty. No, a ja jeszcze zapomniałem o tym, że gram na czeladniku zamiast na legendarnym, więc naprawdę wybornie, ale musicie mi też wybaczyć za to, że zapominam o takiej rzeczy. Ale i tak bym ich pokonał pewnie, więc w sumie większej różnicy to by mi i tak nie zrobiło. Tak czy inaczej bym ich pokonał. Dobra, co jeszcze? Dawać amunicję w ogóle. Bo przydałoby się z łuku poszczelać. Kurde, wszystko mi dzisiaj upada. Łącznie z akumulatorami do pada. Dobra. Więc zobaczcie, że pierwsze 10 minut to grałem na czeladniku. Ale no, jest ta niestety głupia opcja, że zostaje ten poziom trudności na wszystkich innych save'ach, więc ja nie wiem, jak oni to regulowali. Ale mam nadzieję, że teraz już... Muszę zawsze pamiętać o tym, żeby przed nagrywaniem wam ustawiać poziom legendarny, no. To jest właśnie ten minus. Ten jedyny minus Skyrima. Bo innego ja raczej nie widziałem i nie widzę za bardzo. Żeby on aż tak bardzo zawadzał. Nie wiem, pewnie rzeczy mogłem ominąć, ale tego raczej wątpię. Aha, teraz oni pewnie gdzieś tam mi czekają, bo mam za nimi łazić, koniecznie za nimi łazić, bo inaczej, kurde, nie spełnię warunku misji. To gdzie teraz, panie? W ogóle sobie łuk muszę nałożyć. I git. Teraz można strzelać. W tej chwili sobie go wyjmę. Ładnie. Zabity. Ładnie. Celnie strzelam, więc nie powinno być problemu. Jeszcze jeden. Ach! Trafne. Pięknie. W ogóle chyba dostaliśmy level up, nie? No właśnie. Co my tu możemy sobie dać? Oczywiście zdrowie. To jest podstawa wręcz, bym powiedział. Inaczej nie damy rady. A damy sobie na razie łuk. Tak randomowo będziemy wszystko dodawać te punkty. Bo powiem tak, jestem zwolennikiem łuków, jak pewnie większość fanów gier RPG. Więc no, nie będę tutaj się oszukiwał, że łuk jest tutaj najlepszą możliwą bronią, która nam po prostu bardzo dużo ułatwia takie właśnie walki jak na przykład z pająkami. I to na serio pomaga, pomaga. Zbierzemy sobie tu jeszcze jakieś kokony. A jeżeli tam byłoby około 29 minut, to na spokojnie ja nie przebiję do 30 minut. Chyba że będzie taka sytuacja, w której no misja nie da nam przerwać, no to wtedy trzeba będzie na serio wydłużyć. Ja to wątpię, żeby mi to tak po prostu umknęło. Dobra, mamy jeszcze tak mniej więcej 15 minut. Więc spokojnie wyjdziemy z tych pieczar czy jaskiń pajęczych i nie tylko. Zaraz będziemy mieli do czynienia z niedźwiedziem, chyba że go unikniemy.
No co ty nie powiesz? No, człowieku, ja nie będę niczego unikał. To wszystko trzeba pokonać. Dobra, trzeba to teraz pozbierać. Nie obudziłem, dobra. Pięknie. Chyba jeszcze tu będzie jeden mieszek. Nie, to jest jakiś alkohol. O, żelazny hełm, właśnie. Założę sobie żelazny hełm. Strój. Żelazny hełm. Klasa pancerza. What the fuck? Dobra, założymy sobie najpierw tarczę. I na broni, jaką nam przyjdzie, to będzie buława. Ale nie, najpierw z łukiem będziemy teraz stąpać. Jeden łuk w ogóle sobie odstąpię, bo mi tylko będzie zawadzał. Nic więcej. Nie obudziłem niedźwiadka, dobra. Śpi sobie grzecznie. Dobra. Wyjmuj łuk. I trafnie, musimy headshota trafić, nie? Teraz jak on ma tego headshota ustawionego? Znaczy headzika. Dobra, zrobimy tak. Ups. O fuck. Ale go rozwścieczyliśmy. Ładnie, pokonane. Próbowałem naprawdę, ale jest ciężko. Na legendarce to już jest w ogóle tragedia. Dobra, przeszukany. Więc bez problemu uciekamy stąd. To jeszcze sprawdzę trupy, ale wątpię, żeby tu coś w ogóle leżało takiego interesującego. Dobra, to już chyba będzie koniec trasy. W ogóle chyba mogę go minąć, nie? A w sumie on i tak idzie za nami, więc spokojnie wyjdziemy z tego tunelu. Ładnie. Jesteśmy teraz w Skyrimie. Tak? No nie są żarty. Ten smok przeleciał nad czarnym głazem. Sorry, że spoileruję, ale znam już to miejsce. Tam na górze, na szczytach górtem jest czarny głaz. Więc możecie się już spodziewać, gdzie jest taka pewna lokacja, do której teraz będziemy zmierzać. Mapka nam się zaaktualizowała. A teraz zrobimy taki eksperyment, zobaczycie, czy się mapa w ogóle zaaktualizowała, czy będę musiał poprosić o pomoc. Ale ja właśnie nie zauważyłem za bardzo tych różnic, takich większych. Nie wiem, pomożecie mi najwyżej. Jeśli faktycznie mi się te mody nie załadowały, to po prostu poproszę o jakąś osobę tam, nie wiem, która oczywiście mi chciała pomóc, to mi wytłumaczy lepiej. Pewnie się zna bardziej na modach niż ja i po prostu wytłumaczy. Aż taki ociężały jestem? O kurde. Aż tak bardzo zabieram sobie tą wytrzymałość. No czekaj, 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 bo mi ucieknie. Aha. Stamina leży na dnie. To jest kiepsko. Ale to nie powód, żeby po prostu było aż tak źle. Dobra, zacznę grać w tym trybie pierwszoosobowym. Dzisiaj może być to trochę lekko chaotyczny odcinek, ale nie powinno to nam jakoś większego problemu stanowić. Czyli to, co on mówi, to jest czarny głaz. Czyli moje racje się potwierdzają. Więc zmierzamy nie wiem gdzie. Albo i wiem tak naprawdę, ale nie chcę wam spoilerować więcej. Tutaj mamy już krąg, kamienny krąg. I teraz zadecydujemy, co
nam w duszy zagra. Okej, okay, czyli tutaj będzie magia. Kurde. Oczywiście staniemy po stronie wojownika. Decyzja już podjęta. Niezmienna. Dobra, idziemy. Ty się nie chwal. Ja sobie jeszcze tu zbiorę oset. W ogóle tu jest sporo kwiatków i innych rzeczy. Właściwie jest mnóstwo. Przepraszam, że mi się odbiło. Więc można tego zbierać naprawdę w nieskończoność. Ale to tak naprawdę tylko czas zabiera. Czemu nie idziesz do przodu? A sobie teraz z łuk poszczelam bardziej. Łuk. Mówię, no... Z łuku będzie mi się najprzyjemniej po prostu penetrowało wrogów. Kurde. Mi się już niekiedy też przyciski mylą. No, pusto. Myślałem, że będziemy się spodziewać tutaj jakiegoś przeciwnika. Dobra, będę teraz zbierał te kwiatki. No naprawdę, kiedy będziemy się bawić alchemią, to takie rzeczy nam się przydadzą. To niezmiernie. No idźże, Ralof, kurde. Grzebiesz się gorzej ode mnie. Chociaż nie, ja też się grzebię. Więc to większej różnicy nam nie dało. Tutaj jakie... Wiem, teraz będziecie się dziwić, czemu ja zbieram tyle tych kwiatów, bo jak będę się bawił w alchemię, to możemy przyrządzić naprawdę kosmiczne mikstury, które będą miały nieznane efekty, mniej lub bardziej nieznane. Jakaś wioska. A co to za wioska, to ja już totalnie nie wiem. Dowiemy się, jak już przekroczymy próg. Rzecz na puszcza. A więc to jest ta wioska, którą miałem wam powiedzieć, ale ukrywałem to przed wami. Naprawdę, spokojna wioska. Czemu my tu idziemy? A, w sumie jakbyśmy byli po stronie cesarskich, to byśmy już od razu do domu weszli. A my tu jesteśmy w ogóle obcymi. Siema. Gdzie my to idziemy? Ralof, gdzie nas prowadzisz? Lepiej nie w zgubę, a w zbawienie. Garter. Brother, Mara's mercy, it's good to see you. But is it safe for you to be here? Garter. We heard that Ulfric had been captured. Garter, I'm fine. At least now I am. Are you hurt? What's happened? Don't even think about it. Cicho bądź. Kurde, oglądałem cię, nie? Nie mogę? Wiem, że jestem paskudny, że w życiu byś mnie takiego nie wzięła, ale no człowieku, trochę zaufania. Spoko. Nie wiem, na co on to powiedział, ale dobrze. Zbierzemy trochę tego osetu. Bo to naprawdę będzie niezbędny składnik. O, tak samo jak jeszcze te muchomorki. Ładne grzybki. Czy to dziecko przyszło z pieskiem? Ładne piesio. Kikut. Zjem cię. Pieprz się. Dobra, okej. Ciekawe o czym? O miesiączce? Oj, wolałby mnie. Ten jeszcze podniecony, nie? Gdzie ty idziesz? Aha, siedzi teraz na tej łodzie. Siema, jakiś brudas tu przyszedł, a to jest ten drwal nasz. Imperials ambushed us outside Darkwater Crossing, like they knew exactly where we'd be. That was 2 days ago now. We stopped in Helgen this morning, and I thought it was all over.
I was lined up to the headsman's block and ready to start. Ale mieliśmy Fuchsa. The cowards. They wouldn't dare give Ulfric a fair trial. Treason for fighting for your own people. All of Skyrim would have seen the truth then. But then, out of nowhere, a dragon attacked. You don't mean a real live. I can hardly believe it myself. And I was there. As strange as it sounds, we'd be dead if not for that dragon. In the confusion, we managed to slip away. Are we really the first to make it to Riverwood? Nobody else has come up the south road today. Kurde, to mamy 100% Fuchsa. Maybe we can lay up for a while. I hate to put your family in danger, Gerda, but... Nonsense. Ja bym powiedział bullshit, ale dobra. Ona widzę, że zna kulturę. Any friend of Raylov's is a friend of mine. Here's the key to the house. Stay as long as you like. If there is anything else you need, mamy kluczyki do domu. O, a teraz wszystko bierzemy. Wszystko. Wszystko, co mam duszę zapragnie. Pięknie. There is something you could do for me. A co ja mam zrobić? Pierwsze questy? Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Valgrup in Whiterun to send whatever troops he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Spoko. I knew we could count on you. I ought to get back to work before I missed, but did anyone else escape? Did Ulfric? Don't worry. I'm sure he made it out. It'll take more than a dragon to stop Ulfric Stormcloak. I'll let them into the house and, you know, show them where everything is. Help them drink up our mead, you mean? Ha ha ha. Good luck, brother. I'll see you later. Don't worry about me. I know how to lay low. No, noc się zrobiła. A my zaraz kończymy odcinek. No to idziemy za nimi. I told you, my sister. Aha, no ja się cieszę, naprawdę, no super, że nam pomogła, ale po co mi to 1000 razy mówisz, ja to rozumiem. Dobra, zakończymy już odcinek, może to być 28 minut z kawałkiem, ale to nie ma z większego znaczenia. Doprowadzą nas do domu. Dobra, ruchy, idź do tego domu, pokaż to. Oj, dobra, jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No chyba w tym miejscu już zakończymy, bo do domu jakoś za bardzo mnie nie ciągnie do wbijania. To jeszcze sobie tylko zrobię tutaj save'a. Zapisz grę i Grudhelgen. Tak nadpisujemy. I wybaczcie, żem grał wcześniej na poziomie czeladniku przez 10 minut, ale po prostu nie ogarnąłem tego. Dobra, trzymajcie się, na razie. Yo, do następnego odcinka.